tacy kapłani i osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Przekraczając bramę Środy Popielcowej, wchodzimy w czas Wielkiego Postu. Rozpoczynamy duchową drogę 40 dni, która prowadzi do bezpiecznego celu, jakim jest Pascha Chrystusa, czyli Jego zwycięstwo nad śmiercią. Papież Franciszek zauważa: okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia. Chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga całym swym sercem, aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem ukazuje swoje pragnienie przebaczenia. Kluczem do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć prawdziwe szczęście i życie wieczne, jest Słowo Boże. To ono zachęca nas do szczerego nawrócenia i w świetle Jego łatwiej jest nam zrozumieć, że wypominanie sobie i innym słabości, grzechów, niedoskonałości słów, myśli i czynów niczego nie zmienia. Jezus przecież powiedział: nie sądźcie, byście nie byli sądzeni. Zatem na czym polega prawdziwa przemiana, do której dzisiaj wzywa nas Kościół? Przemiana życia zaczyna się od stanięcia w prawdzie i szczerości wobec siebie. Szczere stawanie przed Jezusem w prawdzie jest lekarstwem na nieprawość naszego myślenia i postępowania. Dlatego poszukując Boga i Jego miłości uzdrawiającej, musimy stać się posłuszni Jego nauce, ponieważ to ona leczy nas z nienawiści. Nie przestanie bowiem postępować źle ten, kto tylko słucha słowa, a nie wprowadza tego słowa w czyn. Nie przestanie osądzać bliźniego ten, kto nie zrozumie słów. Dlaczego widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie widzisz? Zatem wielkopostna droga przemiany to bardzo konkretne postępowanie, w którym wykorzystujemy trzy dobrze znane nam środki, którymi są modlitwa, post i jałmużna. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia przypomina, że mamy modlić się dyskretnie, wewnętrznie i bardzo osobiście. Modlitwa nasza nie może być obliczona na poklask i zewnętrzną postawę polegającą na tym, aby ludzie nas widzieli. Wielkopostna modlitwa to naśladowanie cierpiącego Jezusa, który z pełnym oddaniem się woli Ojca trwa wiernie i samotnie na modlitwie w Ogrodzie. Zatem autentyczne zjednoczenie z Bogiem może dokonać się w samotności i ciszy, z dala od wrzawy i zgiełku świata. W okresie Wielkiego Postu mamy również więcej pościć, a więc umartwiać całego siebie. Wielkopostny hymn brewiarzowy podpowiada nam, abyśmy używali w tym okresie mniej słów, pokarmów i napojów, a zachowali większą czujność. Chcemy pościć, aby bardziej podobać się Bogu, a nie ludziom. Trzecie wielkopostne zadanie jest związane z jałmużną. Dawanie jałmużny, dzielenie się miłosierdziem z innymi,
jest czynieniem przez nas sprawiedliwości. Chodzi więc o dyskrecję, delikatną i pełną troskę o dobro i życie bliźnich. Jak wskazuje Słowo Boże, jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem. Przyjmując więc pokutny znak popiołu, rozpocznijmy błogosławiony czas Wielkiego Postu i stawajmy się doskonalszymi w myślach, mowie i postępowaniu. Amen.